lubi hokeja? No lubi. A co lubicie najbardziej? Sport. A co robicie na treningach? Strzelamy bramki. Nasza szkoła jest bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju dyscypliny sportowe. Zawsze wiodącym prymem była piłka ręczna i piłka nożna. Jednak coraz więcej jest sportów, które są niedoceniane przez innych uczestników i taką właśnie dyscypliną jest unihokej, gdzie okazał się strzałem w dziesiątkę. A okazało się, że jest to dyscyplina dla dzieci, które na przykład nie znalazły miejsca w piłce nożnej, w piłce ręcznej, bądź w innych sportach, a z kolei w unihokeju czują się rewelacyjnie, to widać, dosyć duża grupa dzieci, która bierze udział w zajęciach. Jestem mamą 6-letniego Artura, który uczęszcza na unihokeja. Jest to jego ulubiona, tak powiem, dyscyplina sportowa. Wcześniej spróbował paru innych, nie był zadowolony, ale kiedy poszedł pierwszy raz na trening do pana Damiana Draba, bardzo mu się spodobało i od tego czasu uczęszcza bardzo regularnie, jest bardzo zadowolony, lubi zajęcia, we wszystkich treningach bierze udział, a jeżeli jest jakaś sytuacja, która powoduje, że nie może w niej uczestniczyć, to jest niestety bardzo nieszczęśliwy. Od 2,5 roku zacząłem chodzić przypadkowo, ponieważ byłem z dzieckami w parku i dostałem ulotkę, spodobało mi się, więc chodziłem. O turniejach myślę, że są bardzo fajne i fajnie, że organizują turnieje. Są bardzo często fajne wycieczki po turniejach. Najtrudniej się gra, tak szczerze, z Czechami, ponieważ są najmocniejsi. Toto už je čtvrtý projekt, u všech čtyřech jsem byl jako autor na české straně a každý projekt je o něco lepší. Všechny byly výborné. Jsme velmi spokojeni, že si můžeme s Opolem, s Krapkovicema, Kedměřín-Konzle a další obce a města vašeho Slezského pohraničí poznávat.
hokej to fajna dyscyplina, taka, którą wszystkie dzieci praktycznie mogą uprawiać, byleby była hala. Dość mało popularna na terenie powiatu krapkowickiego. Z kolei klub sportowy Trolik z Opola z dość dużymi sukcesami. W związku z tym taki pomysł na projekt, żeby dzieci z powiatu krapkowickiego mogły się nauczyć tego u nich hokeja, mogły grać. Zakupiliśmy w ramach tego projektu sprzęt, bramki, bandy, piłeczki, kije, stroje sportowe. Dzieci trenują, ćwiczą, podoba im się, w związku z czym jest szansa, że u nich hokej będzie jedną z kolejnych dyscyplin, w której młodzi sportowcy w powiecie krapkowickim będą mogli się realizować.